Hej, witam Was w kolejnym odcinku. Pewnie zauważyliście zmianę, bo wreszcie się pomalowałam. Do tych osób, które mówią: Aga, dlaczego ty się nie malujesz? Właściwie się pytają. Teraz znają odpowiedź. Wiem, że te kreski eyeliner mi nie wyszły, ale ja mam taki eyeliner w pisaku i nie wygląda to. O, tu jest. Nie wygląda on zbyt fajnie, bo trudno się go naprowadza. Ja się maluję tylko okazyjnie, a chciałam się pomalować na moje urodziny i robię taki próbny make-up. Ale słuchajcie, po pierwsze mam małą paletę kolorów w moich kosmetykach i albo mogę się zrobić na typową emo, albo na taką. Nie to, że mam coś do emo, albo na taką typową landrynkę, a uwierzcie mi, że ten drugi styl niezbyt mi odpowiada. Po drugie, ja wyglądam w tym make-upie jak potwór, więc chyba większość już rozumie, dlaczego ja się nie maluję, tak? Piszcie w komentarzach, czy może powinnam się jednak tak pomalować, ponieważ ja uważam, że to jest niekonieczne, a mam dosyć ciągłego wpisywania przez was komów typu: weź się pomaluj, bo wyglądasz brzydko. Ja swojego wolę nie tylko sygnaturalną, dlatego że bardziej się sobie podoba, będąc bez make-upu, ale również z tego powodu. Ja powiem wam tak, że na urodziny chciałabym wyglądać troszeczkę inaczej, odróżniać się bardzo od mojego codziennego wyglądu. Chciałabym jakiś sobie nowy look zrobić, może właśnie delikatnie się pomalować, to jest tylko wersja próbna. Więc broń Boże, że ja w takim make-upie wyjdę do szkoły, bo wyglądam po prostu jak wiedźma. I piszcie, w jakich kolorach byłoby mi lepiej. Ja mam tylko, jeżeli chodzi o cienie, to mam tylko szary, taki zielony, taki wiolet i szary. W ogóle bardzo taką ponurą barwę. Te, co mam na oczach, to akurat mieszanka szarego i zielonego, żeby pasowało mi do zielonych oczu. Oczywiście różu sobie nie zrobię, bo to wygląda tragicznie i tylko sobie odrobinkę wezmę tuszem. I chyba sobie wolę oczy zrobić niż jakikolwiek inny element, ponieważ no, nawet usta nie wyglądają zbyt fajnie. Po prostu wyglądam jak czarownica w tym make-upie. Więc jeżeli ktokolwiek będzie się mnie pytał, kiedykolwiek pytał się mnie: Aga, dlaczego to nie malujesz się, to teraz masz odpowiedź. Piszcie w komentarzach, czy powinnam w tym iść do szkoły, czy nie. Ja się z wami żegnam, cześć.